Joanna Plesnar, Meduza Luiza. Zmierzchało już, gdy Meduza Luiza wypłynęła na pełne, chłodne o tej porze roku morze. Świeciła jak bożonarodzeniowa choinka, stając się łakomym kąskiem dla drapieżnych mieszkańców wód. Cichaczem przemieszczała się w kierunku cieśniny, udając, że wcale jej tu nie ma, a świeci nie ona, ale księżyc odbijający się w tafli spokojnego morza. Przez krótkie zimowe dni i długie noce przemierzała otchłanie granatu, dobijając w końcu szczęśliwie do granic stałego lądu. Zmęczona pokonywaniem wielu mil morskich, wychyliła się nieznacznie z wody. Powietrze usypiało jej czujność, przyjemnie muskając galaretowatą postać. Nagle, nie wiadomo skąd, pojawił się ubrany w skórzaną kurtkę rosły człowiek. Miał długą, siwą brodę i czerwony nos. Mężczyzna usiadł nad brzegiem morza, stawiając obok siebie kubę ze złowionymi rybami i wędkę. Luiza postanowiła porozmawiać z olbrzymem. W końcu po to tu przypłynęła. Przepraszam, proszę pana, pisnęła. Proszę pana, proszę spojrzeć w dół. Tutaj jestem. Mężczyzna skierował wzrok na wystającą z wody Luizę. Długie kłęby fajkowego dymu wylatywały z jego ust. Witam. Co panienka robi w naszych okolicach? Zapytał. Proszę pana, czy pan jest świętym Mikołajem? Słyszałam, że potrafi pan zdziałać cuda. Wyrzuciła z siebie jednym tchem Luiza. Nie, nie jestem świętym Mikołajem. Zaśmiał się mężczyzna. Jestem rybakiem. Święty Mikołaj ma teraz ręce pełne roboty. Bo przecież święta tuż, tuż. Myślę, że możesz go tutaj nie zastać, bo pewnie nie ma czasu na spacery nad morzem. Ale skoro przemierzyłaś pół świata, aby go odnaleźć, to sprawa musi być bardzo pilna. Może ja będę mógł ci jakoś pomóc? Zapytał zatroskany rybak. Och, panie rybaku, mam poważny problem. Strasznie świecę. Gdy byłam mała, nikt nie zwracał na to uwagi, ale teraz w moich wodach krzywo na mnie patrzą, źle się z tym czuję. Pomyślałam, że gdybym poprosiła o pomoc świętego Mikołaja, to spełniłoby się moje życzenie i przestałabym świecić. Wtedy nikt nie wytykałby mnie płetwą, nie machałby na mnie ogonem. Żaliła się Luiza. Ale skoro święty Mikołaj jest zajęty i nie spełnia teraz życzeń, to cała ta moja wielka wyprawa na nic. Łukała. Rybak w zdumieniu podrapał się po głowie. Nagle zerwał się na równe nogi. Poradzimy sobie! Krzyknął radośnie. Patrz, o tam, daleko! Wskazał palcem hen-hen na horyzont. Właśnie tam pływają stada najróżniejszych meduz. Także takich jak ty, świecących. Ludzie z całego świata przypływają, by nocą obserwować ze statku ten zachwycający morski pokaz. Jestem przekonany, że tamte meduzy przyjmą cię do swojej rodziny. One na pewno rozumieją, że najważniejsze to być sobą. Tłumaczył rybak. Płyń do nich, Luizo. O tam, przed siebie. Wzruszona meduza pożegnała się z rybakiem. Nie szukała już więcej świętego Mikołaja. Ludzie też potrafią czynić cuda. Pomyślała i zanurzyła się w granatowych głębinach.